Chciałem się pochwalić ostatnim zakupem, na którym zaoszczędziłem 230 zł. Tutaj widać cenę 459,50 za ten smartfon, ale ja zapłaciłem za niego jeszcze wczoraj 411 zł. Zakup jest na AliExpressie kupiony. Ten telefon bardzo dobrej jakości. Jak widać, jest 8 GB i 128 GB wbudowanej pamięci. Jak widać, też bateria 4200 mAh, czyli powinno to długo posłużyć. Na innym portalu ten sam telefon, proszę bardzo, te same właściwości, 8 giga, 120 wbudowanej pamięci wewnętrznej, 6,5 cala przekątna, 650 zł. To jest 235 zł różnicy między portalami. Między portalem Allegro, a między portalem AliExpress. Skąd taka cena różnicy? Z mojego doświadczenia wynika, że żeby sprzedawać na Allegro, to trzeba się już reklamować na Allegro, bo jeśli w danej kategorii jest kilkaset, a nawet tysięcy ofert, nie ma szans się przebić w tym ilości. Jeśli nie jesteś na pierwszej stronie, nie licz na to, że cokolwiek sprzedasz na czym? No na Allegro. Nic nie sprzedasz, jeśli nie będziesz na pierwszej stronie. A żeby być widocznym, trzeba niestety dobrze posmarować. I to waha się w granicach 20-30% prowizji Allegro bierze za to, żebyś być widocznym na tym portalu. Stąd taka różnica 230 zł. Ale albo no po prostu trzeba zacząć kombinować. Kupiłem niedawno taką wkręteleczkę. Meister Polska się nazywa firma. Wkręteleczka powinna mieć, proszę bardzo, 20 V i 2,8 Amperogodziny. Co to znaczy? To znaczy, że ta wkrętarka obciążona prądem 20 V, czyli ten silniczek powinien pracować 2 godziny i prawie 3 godziny powinien pracować ten silnik obciążony. Zrobiłem test, zmierzyłem napięcie baterii. Baterie pokazują 12,05 V, czyli oszustwo. Dwie baterie są takie same i obie pokazują 12,05 V. Kontaktowałem się z firmą, która to sprzedała. Stwierdzili, że wadliwe są baterie, a to jest gówno prawda. Nie są baterie wadliwe. Zmierzyłem też i pojemność tych baterii. Rozładowywałem je, podłączyłem żaróweczki 12-woltowe o napięciu 12 V i czas rozładowywania tej baterii wyniósł zaledwie godzina i 20 minut. Także kolejne oszustwo. Taka wkrętaleczka w ogóle nie ma siły. Kto się nie zna, po prostu kupi. No, można jej używać na przykład do wkręcania, do montażu płyt gipsowo-kartonowych. Jest lekka. No i te dwie godzinki na dwóch bateriach można spokojnie popracować. Także do takiego celu się nadaje. Ale do mocniejszych jakichś prac, wkrętu do drewna, jakieś 5 mm dłuższe, takie 10-centymetrowe, nie ma szans, żeby tym świństwem wkręcić. Odkupiłem tą wkrętarkę po rabacie. Od nich zapłaciłem 200 zł, ale mówię, jako 12-woltowo, to ja mogę ją kupić za 100 zł. Ostateczności odsprzedali mi tą wkrętarkę za 115 zł. Także jestem zadowolony chociaż tyle, ale ostrzegam, jeśli chcesz kupić jakieś mocne narzędzie,
To, ta wiertarka to tylko naklejka. Naklejka ma moc i ma pojemność. Także sprawdź po zakupie i się targuj, albo po prostu zwróć ten towar, bo ludzie na Allegro próbują obejść wysoką prowizję, kombinując na przykład właśnie takimi oszustwami. Może nie wiedzą, może nie wiedzą, może to pierwszy przypadek, że baterie są oszukane.